Cześć, witam Was, Sebek z tej strony. Dzisiaj kolejna przesyłka do mnie przyszła. No niestety drugą przesyłkę listonosz wsadził mi Avizo. Podejrzewam, że to będzie przesyłka z Allegro. A to jest od wersji 7. Przesyłeczka. To są moje braki. Ja wysłałem dzisiaj przesyłkę, dzisiaj jest poniedziałek. Wysłałem też do Atki kolekcjonerki i do zbieracze Panini. Sorry, miałem to zrobić w piątek, ale niestety nie mogłem. Ale priorytetem, więc jutro będziecie już mieli w domach. Dobra. Ja tutaj otwieram. Jest naprawdę zajebiście gorąco. Nie ma czym oddychać. Ostrożnie otworzymy przesyłeczkę. Cyk. To będzie wszystko. Dobra. Moje braki. Cieszę się, bo w końcu sobie pouzupełniam. Zanim Champions League się zacznie. Dobra, tutaj mamy John Terry. Terry, fans favorite z Euro. Rio Ferdinand, jego już mam, ale nie szkodzi. O, Kuba Błaszczykowski, fans favorite, jego nie mam. A to jakoś tak grubo coś. A widzisz, czekaj. Ale bym pominął. Patrzcie, no. Dobra, tu jest Ferdinand i Loris, goalstopper. A tu, kurde, nawet nie wyczułem, że są grubsze jakieś te. Terry i tutaj, dobra, nie będę czytał, goalstopper z Ukrainy, bramkarz. Kuba Błaszczykowski. O, tutaj następny fans favorite i tutaj kolejny fans favorite. Kurde, w końcu mi się zmaleją moje braki. Jest i master, tutaj jest jeden master, Huntelaar, fajnie. Tutaj mamy już Champions League, 1-1 i tutaj jest Benfica. A to jest akurat koszulka taka brudna, żebyście sobie nie myśleli, że to karta taka jest. Dobra, fajnie. Tutaj mamy limitkę Hernandeza. O, niech sobie tu stoi. No i tutaj Game Changer. Z Champions League. Sprawdzam, bo nie wiem, może mi powsadzałaś po dwie. Kurde, ale mega karty. I znowu tutaj jest Terry, ale tym razem z Champions. Chyba niech tu stoi. A to chyba jakiś gratisik. A, już wiem. Kurde. Wiecie co? Zostawię sobie to na potem. To są moje kolejne braki. Podejrzewam, że... No tak. De Jong, star player, Champions League. Mata, star player. Vidal, star player. Karty w idealnym stanie. O, jest Toni Kroos. Jeszcze w Bayernu Monachium. Rising star. Tym razem będzie grał w Realu Madryt. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. Aha, a propos, tam ktoś mi napisał, że niby jestem taki wielki fan Realu, a nie wiedziałem o tym, że Casillas odchodzi gdzieś tam sobie, ale to jest gówno prawda, bo Casillas nigdzie nie odchodzi. Ja nic na ten temat nie wiem. A... dla tego, kto mi to napisał, to kolego, ja codziennie wchodzę na stronę Chamberlain Rising Star, oficjalną stronę Real Madrid, także wiem, co się dzieje. Dani Carvajal, no ja strasznie ubolewam nad tym, że odchodzi Angel Di Maria. Tam się ktoś zapytał, co o tym sądzę. No jest mi przykro, smutno, bo jest to mój ulubieniec i naprawdę szkoda. Na pewno będę mu kibicował w PSG. Jest to najdroższy zawodnik sprzedany przez Real Madryt. Bodajże chyba za 80 milionów już dojdzie. Było 75, ponoć ma być 80. Na pewno odejdzie, więc szkoda, naprawdę szkoda mi. Ibrahimowicz, star player, to już jest euro. Przypominam, to są moje braki. Lampard, Lam, Rooney, Wilshere, Rising Star, Rami, Rising Star, Srna, star player, Balotelli, Snyder, Long, o, znowu Toni Kroos, Rościcki i tutaj kolejny Rising Star. Także taka jest moja opinia. No. Jest mi naprawdę przykro. Szkoda. W tamtym sezonie odszedł Özil, a teraz Di Maria. No trudno. Niech mu będzie dobrze tam w PSG. I na pewno będę mu kibicował, bo jak wiecie, to jest mój ulubieniec, tak samo jak kibicuję Özilowi. Tu mam dwie naklejki, jest to Nasri,
I rada, ale nie o to chodzi, bo chodziło właśnie o to. Zobaczcie, dostałem od Versti taki gratisik, legendę. Jest to moja trzecia legenda, Rui Costa, AC Milan. No, pięknie, pięknie. Dziękuję bardzo, naprawdę. To już jest mój trzecia legenda, która na pewno wyląduje już w gablocie. Także bardzo Ci dziękuję. Moja przesyłka już do Ciebie idzie. Ja już sobie tutaj chowam legendę, żebym się nie zniszczył. To by było na tyle, ludziska. Ja zmykam niedługo na pocztę po tą drugą przesyłkę. Może to będzie przesyłka z Allegro, nie wiem. To było na tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.